Jak przygotować rozgrzewający napój z kurkumy i imbiru? Potrzebujemy 2 łyżeczek miodu, 2 łyżeczek soku z cytryny i po 1 łyżeczce świeżego, startego imbiru i kurkumy. Ale jeśli mamy na przykład mielony imbir i mieloną kurkumę, to dajemy nie całą łyżeczkę, tylko po 0,5 łyżeczki i imbiru i kurkumy. Potrzebujemy oczywiście wodę, no na przykład szklankę wody, 250-300 ml wody i żeby ta woda miała temperaturę około 60-70 stopni. Możemy ją podgrzać do tej wartości albo też możemy, co według mnie jest lepszym wyborem, zagotować tą wodę i oczywiście ją lekko przestudzić. Wtedy do jakiegoś kubka czy też do jakiejś szklanki wkładamy kurkumę, imbir oraz miód, zalewamy to tą zagrzaną, podgrzaną wodą. Pamiętajmy, że nie może to być wrzątek. Dokładnie mieszamy i dodajemy sok z cytryny. Znowu mieszamy. Jeśli chcemy, żeby to stało się troszkę bardziej klarowne, to wtedy możemy to na chwilę odstawić, ale możemy również to pić od razu. Pamiętajmy, żeby nie było zbyt gorące, żeby się nie oparzyć. I taki napój naprawdę bardzo mocno rozgrzewa i potrafi porządnie nas rozgrzać. Nie pijmy oczywiście go więcej niż 2 razy dziennie. Są inne napoje rozgrzewające, inne sposoby, żeby się rozgrzać, o których też będzie niedługo. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.